Otwieram 41. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia 30 marca. Jest to dzień dzisiejszy. Witam jeszcze raz wszystkich. Witam na dzisiejszej sesji pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam inspektora, pana Edwarda Drymucha i witam naszego gościa dzisiejszego, pana podinspektora Krzysztofa Szczepańskiego, komendanta policji w Górowie Iławeckim. Witam również media, które przybyły na dzisiejszą transmisję i dzięki uprzejmości będą transmitowali. Informuję, że protokolantem dzisiejszych obrad jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji będą mi pomagać panie wiceprzewodniczące, pani Anna Piszczek i pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję również, że wszystkim państwu w stosownym czasie zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję wszystkich przybyłych oraz tutaj naszego gościa, że uczestnicząc w obradach naszej sesji wyrażają państwo na rozpowszechnienie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań. W przypadku, gdy będą jakieś problemy techniczne, głosowania będą odbywały się imiennie. To tyle tytułem wstępu. Przedstawię teraz Wysoka Rado dzisiejszy porządek obrad, jaki na dzisiaj mamy zaplanowany. Chcę przypomnieć, że doszedł dzisiaj na naszą sesję dodatkowy jeszcze punkt, macie państwo zapisane to w kolorze czerwonym, jako siódmy, ostatni w naszym punkcie odnośnie uchwał. Jest to podpunkt mówiący o udzieleniu pomocy rzeczowej partnerskiej gminie Chorochów na Ukrainie. Ten temat był omawiany na naszych komisjach, także temat jest dla państwa znany. I to jest ten punkt dodatkowy, który będzie na dzisiejszą sesję dodatkowo wprowadzony. Ja przypomnę w związku z powyższym dzisiejszy porządek obrad, będzie on się przedstawiał następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Informuję państwa, że zgodnie z listą obecności obecnych jest na dzisiejszej sesji 14 radnych. W związku z powyższym mamy ustawową większość do uchwalania uchwał prawomocnych. Na dzisiejszej sesji nie ma pani Ewy Antochów, usprawiedliwiła swoją nieobecność. Kolejnym punktem będzie przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Miasta. Kolejny punkt czwarty, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. I w tym momencie poproszę pana sekretarza, pan burmistrz jest nieobecny, w dniu dzisiejszym na naszej sesji nie będzie, dlatego pan sekretarz będzie... Aha, to pan burmistrz, mam informację, że tą informację pan burmistrz przedstawi na kolejnej sesji, ale niemniej jednak witamy serdecznie jeszcze raz pana sekretarza. I tutaj jest punkt piąty dla naszego dzisiejszego gościa, pana komendanta naszej policji, pana inspektora, który przedstawi ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach za rok 2021. W punkcie szóstym przedstawimy informacje w sprawie organizacji planowanych na dzisiejszy, na bieżący rok Dni Górowa. Punkt siódmy, sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2021. Punkt ósmy łączy się również tutaj z Domem Kultury, naszym ośrodkiem, przyjęcie informacji odnośnie ferii pełne uśmiechu, tak ten punkt jest zatytułowany. I mamy punkt dziewiąty, gdzie będą właśnie nasze uchwały podejmowane i w podpunkcie pierwszym będzie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2022-2035. Łączy się z tym dokonanie zmian budżetu miasta na rok 2022.
Punkt trzeci, który tutaj od dłuższego czasu jest przez Wysoką Radę poruszany, ale to już będzie wersja ostateczna, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Straży Pożarnej. Ostatnio mieliśmy tam nadzór pana wojewody i to już jest wersja ostateczna, ustalona i to już będzie prawomocne, bo chcę powiedzieć, że pieniądze nie są dla strażaków wypłacane od 1 stycznia. Mamy tu pewne zaległości, dlatego ten uchwalenie tej uchwały jest bardzo pożądane. W punkcie czwartym mamy uchwalenie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. W podpunkcie piątym mamy zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Tutaj też na ten temat mówiliśmy, po ostatnich wichurach po prostu ten pomnik przyrody uległ przewróceniu i już nie będzie pomnikiem, bo już go nie ma. Punkt szósty, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, to jest uchwała przez pana Edwarda Drymucha i spółki EWIX. I tu jest właśnie podpunkt siódmy, wprowadzony na dzisiejszą sesję, dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiej gminie Chorochów na Ukrainie. Planowane są sprawy różne i zakończenie obrad. Tak przedstawia się Wysoka Rada na nasza dzisiejsza sesja. Przystąpimy teraz do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami na dzisiejszą sesję, zechce zagłosować. Rozumiem, tutaj mamy pana Narkiewicza i nie ma on jeszcze łączności tutaj z nami jeszcze, ale głos będzie liczony. Tak, kto ma problemy, to proszę tutaj imiennie w tym momencie, zaraz dojdziemy. Dobrze, dobrze, patrzymy na wyniki tutaj właśnie. Proszę jeszcze może zresetować urządzenia swoje, może wystartujemy. Pan Kamil Bechanowicz, jak u pana? Pan Szlajer i pani Wierzbowska, jest problem, tak? Dobrze, wasze głosy proszę. Jestem za. Pan Bechanowicz? Dobrze, rozumiem, że w tym momencie wszystkie osoby są za podjęciem takiego porządku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do naszego podpunktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z 40 sesji Rady Miasta. Informuję państwa, że wszyscy państwo otrzymaliście na swoje skrzynki mailowe właśnie protokół z 40 sesji. Był on również do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 40 sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Zobaczymy przy kolejnej. Jestem za. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. I również tutaj 14 głosów tutaj państwo, może ktoś bardziej tutaj, spróbujcie, może się uda odblokować jeszcze. Informuję, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I w tym momencie poprosimy pana inspektora, podinspektora Krzysztofa Szczepańskiego, komendanta policji naszej w Górowie, o przedstawienie oceny bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie przewodniczący, szanowna. Panie przewodniczący, szanowna rado. Przyszło mi tutaj w roli przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Stosowne opracowanie. Tak, otrzymaliśmy. Tak, zostało przesłane i w związku z tym całej treści nie będę tutaj tej oceny przedstawiał, ponieważ jak na wstępie jest tutaj, że ocena dotyczy całej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Oczywiście przyjmując dane statystyczne Komisariatu Policji w Górowie i Ławeckim. Jednakże tutaj z naszego podwórka przedstawię dane, które dotyczą
miasta, które dotyczą komisariatu bezpośrednio. Stan zatrudnienia w Komisariacie Policji w Górowie Łowieckim jest na poziomie 100%. Czy jest wystarczające, czy nie, nie jest wystarczające, nie jest miejsce i sposobność, żeby to roztrząsać. Zatrudnienie jest 100%. W różnych okresach mieliśmy nawet w Komisariacie Policji o jedno stanowisko prewencyjne więcej, jednakże przesunięcia spowodowały, że tu jesteśmy na dobrym poziomie i w każdej komórce jest tyle policjantów, co powinno. Za tutaj aprobatą Szanownej Rady w roku 2021 dostaliśmy dofinansowanie do służb prewencyjnych i przez 6 miesięcy ubiegłego roku mieliśmy cały czas o 2 policjantów więcej wsparcia z oddziału policji w Olsztynie. Pieniądze przekazane i zostały z Urzędu Miasta wykorzystane. Takie same pieniądze dostaliśmy z Urzędu Gminy w Górowie, jednakże zostały zaoszczędzone, jednakże musieliśmy je oddać. Zaoszczędzone dlatego, że gro policjantów, którzy byli oddelegowani, pełnili służbę na terenie Górowa, byli policjantami miejscowym, nie korzystali z wyżywienia, nie korzystali z zakwaterowania, dlatego te pieniądze zostały zaoszczędzone. Zadania, jakie realizowała policja, wynikały z zagrożeń, które na daną chwilę były wiodącymi zagrożeniami. Wiemy, co było, pandemia, trzeba było reagować, trzeba było realizować zadania za wiele instytucji. Policja realizowała, począwszy od sprawdzeń kwarantann, izolacji, poprzez ujawnianie wykroczeń i szeroko pojętą działalność prewencyjną na terenie miasta, na terenie obiektów handlowych, na terenie ośrodków zdrowia, wszędzie tam, gdzie trzeba było reagować, my reagowaliśmy. Ujawniono wykroczeń, o danych nie będę mówił, na dobrym poziomie. Komisariat Policji w Górowie realizował zadania na dobrym poziomie i społeczeństwo zapewne też czuło, że do tych ograniczeń trzeba się stosować. Przedstawiając to, co nas interesuje, ilość realizowanych czynności, podejmowanych interwencji i działań na terenie miasta, policjanci przeprowadzili 1196 interwencji oraz działań. Można sobie policzyć, przedzielić, ile to w skali roku jest, ale tyle, w tym 99 interwencji domowych, a wiemy, że interwencja domowa wiąże się z tym, że jedną można przeprowadzić w przeciągu paru minut, a inne niesie za sobą kolejne działania, które mogą trwać i pół dnia. Niejednokrotnie w tych interwencjach domowych została wprowadzona i przeprowadzona interwencja, gdzie została zastosowana procedura niebieskiej karty. Pani kierownik MOPS-u bardzo dobrze zna zagadnienia, dlatego że MOPS jest urzędem, instytucją wiążącą w procedurze niebieskiej karty. Także tutaj jest instytucja tak zwana nakazu zakazu. Niejednokrotnie tam, gdzie jest przemoc domowa, jest stosowana ta procedura i my niejednokrotnie tą instytucję żeśmy wprowadzali. Żeby Państwu uzmysłowić, co to jest nakaz zakaz, w sytuacjach, kiedy w domu jest konflikt, gdzie jest przemoc, że już jest stwierdzona, robimy czynności administracyjne, które polegają między innymi na obowiązku opuszczenia mieszkania na czas 14 dni. I w tym okresie zdefiniowana tutaj ofiara ma czas na pewne kroki, które tutaj umożliwią jej bezpieczeństwo. Przez ten czas może odpowiednio tu czuć się komfortowo. Dlatego wprowadziliśmy takich tutaj tych procedur odnośnie nakazu zakazu było kilkanaście. Tutaj dokładnie nie będę mówił ile, ale gdzieś kilkanaście. Żeby Państwu, Szanownej Radzie, tutaj uzmysłowić, interwencji na terenie gminy było 923. Czyli porównywalnie tutaj 1100, tutaj 923. Dlatego też, tak jak żeśmy występowali tutaj wraz z komendantem powiatowym o to dofinansowanie, jak najbardziej ten procentowy udział powinien być rozpatrzony. Niestety, może to się jeszcze uda, nie zasypujmy gruszek w popiel. Jakie są, Szanowna Rado,
tutaj wskazania i przedsięwzięcia, jakie komisarz policji w Górowie Ławeckim będzie realizował w tym roku. Nie ukrywam, że działania, które będziemy podejmowane, są podyktowane zagrożeniami, które nas globalnie tutaj spotykają. My realizujemy zamierzenia, plany działań, począwszy od Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej, Powiatowej i znajdujemy się w miejscu i czasie tam, gdzie, jak sądzimy, jesteśmy najbardziej oczekiwani i nasza pomoc jest potrzebna. Dziękuję na tą chwilę. Dziękuję dla pana komendanta. Panie komendancie, może pytanie takie właśnie. Jak w związku z tą nową sytuacją, tak, mieliśmy pandemię, tu pan przedstawił, że były właśnie te kontrole domowe, a jak teraz z tą sytuacją z wojną odnośnie uchodźców, czy jakieś incydenty, jak to wszystko wygląda, proszę powiedzieć? Nie ukrywam, zapewne część szanownej rady, pan przewodniczący wie, że mieliśmy jedną taką sytuację, która była tutaj zakwalifikowana jako no, przestępstwo przeciw tej narodowościowe. No ale czy to była akurat spowodowana czy niesnaski między grupami rówieśniczymi, to wszystko będzie wyjaśnione. W obecnej sytuacji zbieramy informacje z terenu miasta i gminy odnośnie osób, które przebywają. Codzienne służby prewencyjne oraz no, wszystkie służby w komisariacie realizują zadania w tym zakresie, począwszy od ustalenia potencjalnych ofiar wojny poprzez no, zabezpieczenie bezpieczeństwa szeroko zrozumianego. Dlatego w codziennej służbie realizujemy te zadania. Przede wszystkim zbieramy informacje, zabezpieczamy porządek publiczny. Zresztą widać, że codziennie przez miesiąc, w miesiącu marzec, są dodatkowe służby. Policja realizuje, policjanci z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Nawet dzisiaj większy, duży bus taki, no to widać, że przyjechał ktoś z zewnątrz i to właśnie są policjanci. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy incydentów, które by wymagały dodatkowego jeszcze tutaj naszego działania, czyli najwidoczniej te oddziaływania prewencyjne wystarczą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze tutaj zadać pytanie? Proszę bardzo, pan radny Bechanowicz. Panie komendancie, ja mam takie pytanie odnośnie oceny stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji. Mam takie 4 pytania. Odnośnie przestępstw narkotykowych, wzrosły one o 17 przestępstw. W 2020 było ich 22, w 2021 39, ale to jest mowa o terenie naszej komendy powiatowej. Czy wiadomo, ile tych przestępstw wzrosło na terenie naszego miasta? Proszę państwa, żeby uzmysłowić odnośnie tutaj przestępstw narkotykowych, to trzeba sobie uświadomić, że większość od szereg lat, większość tych zdarzeń no doszło do tych zdarzeń na terenie zakładu karnego w Kamińsku. I dlatego tutaj te wszystkie są połączone. Na terenie miasta były 2-3 zdarzenia i one co roku są na tym samym poziomie. Zazwyczaj do tych zdarzeń, ujawnień tych zdarzeń wynika przy okazji czegoś innego. Przeszukanie czy tam czynność kontroli drogowej i w trakcie tych czynności wychodzą dodatkowe czyny. Nie będę mówił o pracy operacyjnej. No, właściwe tutaj są przekazywane informacje i to jest cały czas pod nadzorem. Te środowiska są, że tak powiem, no, odpowiednio obserwowane i jak przyjdzie, że tak powiem, czas, no będą realizacje, będą ujawnienia. I tak jak tutaj pan radny przedstawił, ta statystyka się właśnie odnosi do terenu całej komendy powiatowej, a ja, jak powiedziałem wcześniej, gro tych zdarzeń jest właśnie na terenie zamkniętym zakładu karnego w Kamińsku. Dobrze, dziękuję. Jeżeli mogę jeszcze, to odnośnie przestępstw gospodarczych. Tutaj na przykładzie przestępstw narkotykowych wykrywalność jest 87,2%, natomiast na przykładzie przestępstw gospodarczych ta wykrywalność jest 26%. One wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 45 przestępstwa, czyli o 152%. Czy ma pan wiedzę, jaki jest wpływ na to, czy to na tą tak niską wykrywalność, czy to miało znaczenie, jeżeli chodzi o pracę zdaną
funkcjonariuszy tak. Policji związaną z COVID-19. Tak. Trzeba sobie uzmysłowić, co to właśnie są przestępstwa gospodarcze i co wchodzi do tych przestępstw gospodarczych. Są to między innymi oszustwa i to są oszustwa internetowe. Niestety brak, że tak powiem, świeżego spojrzenia na temat i jakiegoś tam, no w mediach jest dużo, że oszukują na policjanta, że oszukują przy zakupach na Blik i niestety gro tych przestępstw nieujawnionych to są właśnie te przestępstwa internetowe. Ktoś zdalnie z terenu kraju przez internet w odniesieniu gdzieś jeszcze tam są przekierowane na najróżniejsze serwery, niekoniecznie na terenie naszego kraju, gdzieś tam przez inne państwa i właśnie i tu jest problem w tych przestępstwach gospodarczych, internetowych i cóż, no jedynym lekarstwem jest na to, żeby nie wierzyć i nie odpowiadać tak, czujność przede wszystkim. A wykrycie takich przestępstw niestety jest bardzo trudne. Słyszeliście, Szanowna Rado, że jest tworzony zespół oddzielny wydział w Komendzie Głównej odnośnie przestępczości cyber. No i właśnie, czy oni będą to bardziej jakoś to będzie kontrolowane, czy bardziej będzie ujawniane, tego nie potrafię powiedzieć, ale niestety musimy dostosować, policja musi się dostosować do istniejących zagrożeń, bo to są te cyber, to jest nowe przestępstwa są i coraz więcej jest. Z daleka w białych rękawiczkach ktoś po prostu dokonuje tych przestępstw. Może kolejne pytanie to jest. W ramach walki z pandemią COVID-19 pod kątem przestrzegania przez obywateli nakazu zakrywania ust i nosa wynikającego z ustawy w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym. Policjanci sporządzili między innymi 74 wnioski o ukaranie do sądu. Czy wiadomo jaki jest finał końcowy tych wniosków? Czy sąd zastosował wobec tych osób karę? Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że sądy w Polsce są podzielone i były podzielone na temat no karania osób. Policja realizowała zadania odnośnie ujawnień wykroczeń, no bo po prostu policja miała takie zadania no i wiadomo, trzeba było ujawniać, trzeba było realizować. Jaki był finał, trudno mi jest powiedzieć. Na terenie Sądu Bartoszyckiego najprawdopodobniej w zależności też od przewodniczącego składu sędziowskiego. Nie skłamię jak 50%, bo też ja mam informację zwrotną, że jeżeli był zbieg wykroczeń z artykułu 116a i innymi wykroczeniami, zazwyczaj te postępowania kończyły się ukaraniem, jeżeli były same wykroczenia 116, sąd podchodził w inny sposób, ale to też zależało od składu sędziowskiego. Dziękuję. Jeszcze pytanie odnośnie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Na terenie Komendy Powiatowej odnotowano 823 zgłoszenia, z czego potwierdzone zostały 423, a z tych 423 zgłoszeń wyeliminowano 420 zgłoszeń, czyli na 823 zgłoszenia tylko 3 zgłoszenia przyniosły jakiś skutek, tak? Czy na te wszystkie potwierdzone zgłoszenia policjanci musieli podejmować interwencje? Czy w ogóle ta mapa... Tak, według definicji krajowej mapy zagrożeń, jeżeli jest wniesione zagrożenie, dane zagrożenie musi być zweryfikowane w określonym czasie. Podjęte, zweryfikowane i zakończone. I zazwyczaj, no w większości, jeżeli nie było zgłoszenie, nie wiązało się z wprowadzeniem w błąd, na każde zgłoszenie musiało być podjęte działanie. Czyli ktoś musiał zweryfikować. Niektóre weryfikacje, jak na przykład powiedzmy zakłócenie ładu porządku czy park i tak dalej, wymagały na policjanta podejmowania kilku sprawdzeń, kilku weryfikacji danego zdarzenia. I w określonym czasie, w zależności, jeżeli zagrożenie było ubytek w nawierzchni, realizowaliśmy raz, z tej weryfikacji został sporządzone informacja, że zostało potwierdzone i jeżeli jest zagrożenie potwierdzone na przykładzie tego ubytku, policja wysyła informację do nadzorcy, do administratora drogi.
My wysyłamy taką informację. Jeżeli otrzymujemy taką informację zwrotną, że zostało naprawione, my w tej krajowej mapie zagrożenia tak samo przesyłamy informację, że zostało wyeliminowane. Taka jest droga. Każde musimy zweryfikować, czy to jest ze złości, czy to jest mijające się z prawdą zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno być zweryfikowane i tak też zostało zrobione zapewne. Dziękuję. I jeszcze pytanie. Czy są jakieś prowadzone statystyki, albo czy jest wiadomo, jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w naszym powiecie? Zapewne są. I tutaj poprzez ankiety. Jeżeli tutaj akurat w tej naszym ocenie stanu bezpieczeństwa nie było to przedstawione, to na potrzeby akurat tak. To nie było prowadzone. Zazwyczaj poprzez ankiety odnośnie poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze pytanie ostatnie. Jaki jest poziom zaufania do policji w naszym powiecie? Jeżeli nie ma przedstawionych w ocenie, to niestety nie będę tutaj określał i mówił, że bardzo dobry. No całe społeczeństwo wie, raczej no. Dobrze, pozytywnie są, no bo wiadomo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze miałby pytania do Pana Komendanta? Pan Radny Gajdamowicz, proszę bardzo. Jeżeli można, Panie Komendancie, ostatnio na komisji tutaj też podejmowaliśmy taką sprawę na prośbę mieszkańców 1 maja, tam jest taki skwer. Rozmawialiśmy tu z Maciejem, też jest w tej komisji, wiem, że przekazał. Ja chciałbym tylko potwierdzić, że jest tam problem tych mieszkańców, przychodzili do mnie osobiście, żeby się przyjrzeć tam. Po prostu zbiera się grupa i no różne, dochodzi do różnych sytuacji, także tutaj z mojej strony też taka prośba, żeby tak ewentualnie się przyjrzeć. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Tu radny Chorak przedstawił nam od razu, chyba nawet w tym samym dniu problem. Od razu w tym samym dniu został poinformowany dzielnicowy, który kartę zadań doraźnych takiego określił, czyli zadania dla policjantów służb prewencyjnych, które mają realizować. I można zobaczyć, bo dwa dni pod rząd chodziłem tamtędy i nikogo nie było. Tak samo policjanci z Olsztyna też na to zwracają uwagę. Trzeba wyeliminować. W innym miejscu byli, teraz się przenieśli na ten skwer, a wiadomo, na tym skwerze z jednej strony i z drugiej widać, dlatego te zagrożenie trzeba wyeliminować i ja tutaj jestem przychylny jak najbardziej. Ja tylko jedno słowo do tego, że wczoraj akurat byłem świadkiem, byłem na spacerze, gdzie właśnie na tym skwerze przebywały osoby, natomiast jechał radio z policji i od razu zareagował, także interwencje są podejmowane. Jeżeli nie byłoby ławki, to też nie byłoby osób, ale nie jest sztuką demontować wszystko, no bo tak, no. Najważniejsze jest to, żeby było właściwe realizacja, czyli reagowanie na zagrożenie, które jest, czy tam na wykroczenia. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Panie Komendancie, ja jeszcze, tak? Taka proszę. Statystyka jest tutaj corocznie przesyłana do naszej wiadomości. Tu jeden punkt mnie zaniepokoił, zwróciłem na to uwagę. Kradzież samochodów. W tamtym roku było, w 2000 roku, 20 był jeden ukradziony samochód, według tej statystyki są 4, czyli jest wzrost tutaj 300%. W powiecie, mówię o powiecie. I bardzo dobrze i niech na terenie Górowa nie dochodzi tak do takich zdarzeń. No oczywiście, no nie potrafię tutaj teraz, nie będę się odnosił do tych zdarzeń na terenie powiatu. Tak. Ważnym jest, żeby tutaj na swoim podwórku było jak najmniej zdarzeń, jak najmniej wskaźnik dynamiki. Jasne, dziękuję. Pan radny Gajdamowicz jeszcze, bardzo proszę. Panie komendancie, bo pan tutaj przedstawił bardzo obszerne, że tak powiem, jakieś wyniki, ale też nie pochwalił się pan tym, że prowadzicie też zajęcia takie edukacyjne, bo sam osobiście widziałem i rozmawiałem z panią, która z materiałami różnymi właśnie jako policja gdzieś wchodzicie do szkół, do instytucji, także wiem, że takie też i zajęcia są prowadzone, prawda? Tak, bo tutaj Urząd Miasta, Urząd Gminy uczestniczą właśnie w tym programie prewencyjnym i jest szykowane, wiadomo, przez okres pandemii ograniczona była nasza tutaj działalność prewencyjna i z tą programem prewencyjnym Opoli wchodzimy do szkół i tam wiadomo, na zasadzie zabawy, przedstawiania danych sytuacji będziemy wpływać na młodsze pokolenie, na młodzież szkolną, żeby zachowywali się bezpiecznie, żeby to bezpieczeństwo było jak najbardziej tutaj szeroko zrozumianym pojęciu.
Dobrze, dziękujemy dla pana komendanta naszej miejscowej policji za bardzo tu obszerne przedstawienie i dziękujemy również za wizytę. Także pan komendant się meldowuje do dalszych czynności tutaj, żeby bezpieczeństwo na naszej, w naszym mieście było i mnie wysokie. Poprosimy panią sekretarz, pani sekretarz, bardzo proszę tu do nas, przepraszam, pani skarbnik oczywiście. Proszę bardzo tu bliżej do nas, jest miejsce. Także Wysoka Rado, tą informację policji odnośnie bezpieczeństwa i porządku publicznego przyjmujemy do wiadomości. Przechodzimy do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji. Jest to informacja w sprawie organizacji Dni Górowa. Na naszych wszystkich komisjach, które odbyły się w tamtym tygodniu, była pani dyrektor ośrodka, pani Sylwia Rosochacka, przedstawiła propozycje, jak miałyby wyglądać w tym roku Dni Górowa. Ja bardzo pokrótce również tutaj tak przedstawię. Dni Górowa, jeżeli nic się nie zmieni, są zaplanowane na 24-25 czerwca bieżącego roku. Jest to piątek i sobota. I tak jak co roku zaplanowane są koncerty i występy w naszym parku. Planowana jest transmisja na żywo Dni Górowa przez naszą telewizję Bartsat. Dla dzieci, podobnie jak w latach ubiegłych, są atrakcje w postaci miasteczka dmuchanego, tutaj gry i zabawy z animatorami. Planowane są również imprezy towarzyszące, imprezy sportowe, zawody strzeleckie, wernisaż prac w piwnicach ratuszowych, wystawa zbiorów naszego stowarzyszenia kolekcjonerskiego Drejze. Polecam, naprawdę te zbiory są imponujące. Gry i zabawy również planowane są przez naszą bibliotekę miejską. Tutaj dla ciekawości powiem właśnie, że w sobotę planowane są występy pana Wojciecha Gąsowskiego, dobrze nam znanego, Gosi Andrzejewicz, no i oczywiście zespoły Disco Polo. Również w piątek kilka zespołów tutaj jest zaplanowanych. Grupa Jelonek, Miły Pan, również będzie tutaj taki ma tytuł, będzie tutaj u nas funkcjonował. Tak jak pisze tutaj pani dyrektor, na chwilę obecną trwają negocjacje w sprawie pozyskania sponsora strategicznego oraz reklamodawców. Dlatego na tej dzisiejszej sesji nie ma również pani, rozmawiałem z nią telefonicznie. Właśnie dzisiaj na godzinę 12 ma spotkanie między innymi również w tej sprawie. Także przekazujemy tę informację do wiedzy publicznej. Wysoka Rada również się zapoznała. Dni Górowa planowane są na 24-25 czerwca bieżącego roku. Pani Sylwio, to jest głosowanie, tak? Tak. Dobrze. Kto z pań i panów jest za przyjęciem zaplanowanych Dni Górowa, zechce zagłosować? Pan radny tutaj wyraża głos pozytywny. Dziękuję bardzo. Dobrze, pan Gajdamowicz, jeszcze trzeba wtedy głosowanie. Dobrze, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i jednogłośnie Dni Górowa są przyjęte i oczekujemy, że one tutaj się odbędą. Mogę tylko powiedzieć to, co mówiła zawsze tu dla nas pani dyrektor przekazywała, że te ceny, które tutaj tak były skonstruowane umowy na poprzednie Dni Górowa, że one przechodzą. Także za dużo niższe pieniądze te zespoły przyjeżdżają, bo tak były skonstruowane umowy. To też jest bardzo czujna sprawa pani dyrektor, że tak to zostało skonstruowane. Kolejnym punktem będzie sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2021. I tutaj również Wysoka Rado, pani kierownik spotykała się z nami na komisjach, bardzo szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury. Bardzo tutaj również mam przed sobą, bardzo szczegółowo pani dyrektor to kierownik rozpisała. Były różne imprezy, różne spotkania pomimo pandemii, pomimo wszystkiego. A co najważniejsze, że plan finansowy nie został przekroczony i Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia ubiegłego roku nie posiadał należności wykonalnych.
wymagalnych, przepraszam. W ramach Ośrodka Kultury również tutaj funkcjonuje nasza biblioteka, która wchodzi do ośrodka naszego kultury i pani dyrektor również Rosochacka tutaj podaje, że biblioteka również nie ma zobowiązań wymagalnych. I tutaj wytłumaczone jest z wszystkich pieniędzy co do złotówki. I na koniec jeszcze pani dyrektor napisała, że rok rozrachunkowy Ośrodka Kultury zakończył się zyskiem w wysokości 765 zł. To świadczy bardzo pozytywnie, że te pieniądze są w sposób odpowiedni gospodarowane. Także liczymy, że kolejny rok również będzie tak przedstawiał, a pani nasza skarbnik potwierdzi, że te wszystkie finanse są legalne i wszystko jest dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do przegłosowania tej informacji w sprawie sprawozdania z działalności. Kto z pań i panów jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury, zechce zagłosować. Dziękuję. Przyjmuję głos pana radnego. Tak jak widać, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. I tutaj również pani dyrektor Sylwia Rosochacka przesłała nam informację, to w kolejnym punkcie, odnośnie przyjęcia informacji ferie pełne uśmiechu. Ferie, przypomnę, w tym roku były w dniach 24 stycznia, 4 lutego. I tutaj również mam przed sobą, pani dyrektor przedstawiła tutaj szereg imprez, które były w tym czasie przygotowane. Wyjazd na lodowisko, wyjazd do kina tutaj, tak, wyjazd do Teatru Lalek między innymi, do Strusiolandii i inne imprezy. Pani dyrektor pisze, że w tych zajęciach brało udział około 50 osób. Było to finansowane w części ze środków rodziców, w części ze środka kultury i w jednej części również z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Jeżeli nie ma, przechodzimy do... To akurat przyjmujemy do wiadomości. Mam tutaj podpowiedź od naszej pani Sylwii. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy do wiadomości, rozumiem. I przechodzimy teraz do punktu. Teraz już przechodzimy, Wysoka Rado, przechodzimy do uchwał. I mamy duży punkt, podjęcie uchwał. Pierwszą uchwałą, dlatego tutaj poprosiłem panią skarbnik bliżej, jest to uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. W naszych komisjach, tak jak zawsze, uczestnicza pani skarbnik i bardzo szczegółowo nam to wszystko przedstawia. Na bieżąco nasze pytania tutaj są rozwiązywane przez panią skarbnik. I teraz bardzo pokrótce, pani skarbnik, poproszę o informację, jak będzie wyglądała zmiana wieloletniej prognozy. Witam serdecznie wszystkich państwa. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 557 418 zł i są to dochody bieżące. Dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu na dzień 30 marca 2022 roku. Kwota wydatków została zwiększona o kwotę 721 337 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 586 702 zł, a wydatki majątkowe o 134 635 zł, co również jest zgodne ze stanem budżetu na dzień 30 marca 2022. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 30 marca wynosi 2 313 904 zł. W wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w roku budżetowym o kwotę 504 637 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody w 2022 roku wzrosły o kwotę 340 718 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku również się nie zmieniła. W kolejnych latach nie planujemy zaciągać na dzień dzisiejszy zobowiązań dłużnych.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, jednak nadal wskaźnik ten jest przez nas spełniany. Tak kształtują się zmiany dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym temacie do pani skarbnik? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję. Dziękuję. Mamy już wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Jednogłośnie zmiany zostały podjęte wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj automatycznie z tym punktem również poprosimy panią skarbnik. Łączy się dokonanie zmian w budżecie miasta za 2022 rok. I bardzo proszę o syntetyczną informację pani skarbnik. Zmiany w budżecie na rok 2022 kształtują się następująco. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 557 711 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą działu 750, gdzie zwiększenie dotyczy kwoty 1359 zł. Zgodnie z decyzją wojewody z dnia 23 marca na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. W dziale 758 zmniejszenie o 17 274 zł. Wynika to z decyzji ministra finansów, który zmniejszył nam o kwotę 30 909 zł kwotę oświatowej subwencji ogólnej oraz decyzją ministra finansów o przyznaniu kwoty 12 735 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dział 801 zwiększenie o 162 648 zł zgodnie z decyzją wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku. Dział 852 zwiększenie o 373 618 zł zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 16 marca na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Oraz zwiększenie o kwotę 50 316 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na pomoc dla uchodźców i dla Ukrainy. Dział 854 zwiększenie o kwotę 37 360 zł zgodnie z decyzją wojewody na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Tak kształtują się zmiany po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków zwiększamy plan o kwotę 721 630 zł i zmiany dotyczą. Dział 600 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, nie zmieniając wartości ogólnej działu. 750 zwiększenie o 1359 zł, co jest zgodne z decyzją wojewody, którą wcześniej Państwu przedstawiłam. Dział 754 zwiększenie o kwotę 25 tysięcy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia jednostki OSP. Dział 801 zwiększenie o kwotę 175 383 zł w związku z decyzjami ministra finansów, czyli o zmniejszeniu części oświatowej subwencji i przeznaczeniu i zwiększeniu o pieniążków na zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwiększenie o 162 648 zł zgodnie z decyzją wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W dziale 852 zwiększenie o kwotę 481 528 zł w związku z decyzjami wojewody w sprawie dodatku osłonowego w kwocie 323 302 zł. Zwiększenie o kwotę 108 635 zł wydatków inwestycyjnych w związku z utworzeniem klubu Seniora Plus w Górowie Iławeckim. Zmniejszenie o kwotę 1000 zł w ramach przesunięć między działami na podstawie wniosku MOPS-u. Zwiększenie o kwotę 50 316 zł w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy. Dział 854 zwiększenie o 37 360 zł zgodnie z decyzją wojewody i dział 855 zwiększenie o 1000 zł, co wynika z przesunięć pomiędzy działami MOPS-u. Dziękuję bardzo. Czy
Ktoś z radnych miałby pytanie do pani skarbnik w tym temacie? Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Ja mam pytanie odnośnie 500 000 z nagrody za szczepienia. Ono dalej jest do naszej dyspozycji, mam rozumieć, tak? Nie są wykorzystane te pieniądze jeszcze. Państwo, żeście, że tak powiem, swoją decyzją przeznaczyli, to jest 35 tysięcy na dofinansowanie pojazdu policyjnego, tak. Część środków zostało przekazanych już też dla szkoły na poprawę warunków i z tego co pamiętam, to chyba jest wszystko. A i 26 tysięcy na monitoring do szkoły na ulicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szlejer jeszcze? Ja mam takie pytanie. Jeżeli gmina nie dołoży dla policji, te pieniążki wrócą do nas? Te pieniążki jeszcze tam nie poszły. Nie poszły, no ale... Jeżeli podpiszemy porozumienie, to wtedy tak zdecydujemy, że także pójdą, ale natomiast czekamy na decyzję gminy, tak? Bo taki był montaż finansowy, że my i razem z gminą. Tak, dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Pani skarbnik bardzo skrupulatnie wyjaśniała nam te wszystkie zagadnienia na spotkaniach w czasie komisji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować? Dziękuję, przyjąłem. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Naszym kolejnym punktem będzie właśnie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak jak powiedziałem, temat ten wraca po raz wtóry tutaj do nas. Tutaj w ramach nadzoru pan wojewoda był uprzejmy zwrócić nam uwagę, ale również w innych samorządach były te same problemy. Kwota się generalnie nie zmieniła. Kwota jest cały czas ta sama. Tutaj chodziło o grę słów i tak dalej. Tak jak mówię, inne samorządy również miały problemy. Tutaj mamy już wersję tą ostateczną i sądzę, że ta już wersja ostateczna będzie przyjęta. Ja pozwolę sobie odczytać. Ta uchwała jest bardzo krótka i w kilku żołnierskich słowach. Uchwała Rady Miasta dnia 30 marca w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej. Na podstawie ustawy o ochotnikach straży pożarnych Rada Miasta uchwala, ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczeniu w wysokości 34 zł 26 groszy za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej. 17 zł 13 groszy za każdą godzinę udziału w szkoleniu, w ćwiczeniach. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Tak jak przedstawiłem to wszystko, uchwała nasza jest bardzo krótka, czytelna i myślę, że to już będzie wersja ostateczna. Zgłasza się pan radny Bachanowicz, proszę bardzo. Dziękuję. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, wpłynęły dwa rozstrzygnięcia nadzorcze na te nasze uchwały. Tak jak przy drugiej uchwale, tak jak przewodniczący powiedział, kwestia jest dyskusyjna i pewnie można by było odwoływać się do sądu, lecz to by pewnie tylko wydłużyło cały ten proces. Natomiast przy pierwszym rozstrzygnięciu nadzorczym to w mojej ocenie jest ewidentna wina tutaj naszego urzędu, ponieważ nie rozróżniono działania ratowniczego od akcji ratowniczej i to zostało wskazane tylko w działaniu ratowniczym. Nie ujęto akcji ratowniczej. Tylko moje pytanie brzmi, czy te nasze uchwały są konsultowane z kancelarią prawną, bo przy tych uchybieniach myślę, że gdyby ich nie było, to ratownicy, znaczy nasi strażacy już dawno otrzymywaliby ekwiwalent pieniężny. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz. Jeżeli mogę się odnieść, projekt uchwały przygotowali jednak strażacy, tak? Tylko zmieniła się ustawa i powiem tak, zapisano starą nomenklaturę, a nie słownictwo z nowej ustawy i dlatego tak było to, że tak powiem, zrealizowane. Dobrze, dziękuję. To chciałbym tylko przypomnieć, że zgodnie z regulaminem naszego miasta wszystkie uchwały powinny być konsultowane przez kancelarię prawną. Także
myślę, że na przyszłość trzeba było to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby uwagi w tym temacie? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w wersji przed chwilą przeze mnie przedstawionej, zechce zagłosować. Dziękuję. Jestem za, za blokadę nastąpi. Dziękuję. Tutaj również mamy wyniki naszego głosowania. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Także miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko poprawnie i strażacy nasi dzielni już będą mogli otrzymywać należne świadczenia za udzielanie pomocy i niesienie tutaj dobra dla społeczeństwa. W tej chwili przechodzimy, Wysoka Rado, do uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Na wszystkich naszych komisjach, które odbyły się w tamtym tygodniu, był pan Roman Petrecki, pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawił nam bardzo szczegółowo, jak to wszystko wygląda. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi w tym temacie? Nie widzę. Ja pozwolę sobie odczytać uchwałę, która jest również bardzo krótka. Uchwała Rady Miasta Górowo i Łowieckie z dnia 30 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwały w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022, stanowiąc załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc wcześniejsza nasza uchwała i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych i uchwała nasza została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy, Wysoka Rado, do uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Ja tylko przypomnę w uzasadnieniu do tej uchwały. W dniu 31 stycznia bieżącego roku wystąpiły w nocy bardzo silne wiatry i jesion wyniosły, taki jest gatunek tego drzewa, będący pomnikiem przyrody, rosnący na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wyszyńskiego, został powalony przez ten wiatr. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i tak dalej, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska należy podjąć uchwałę znoszącą te drzewo jako pomnik przyrody. Tu przy okazji to drzewo upadając uszkodziło jeszcze kilka nagrobków, także nastąpiła szkoda i jest również bardzo krótka uchwała w tej sprawie. Uchwała Rady Miasta z dnia 30 marca w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych w Elblągu, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Pozbawia się statusu pomnika przyrody obiekt jesion wyniosły, uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem wojewody warmińsko-mazurskiego z roku 2008 w sprawie ustanowienia pomniku przyrody na terenie województwa warmińskiego.
Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na całkowitą utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Taka jest treść naszej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Na marginesie chcę dodać jeszcze, że mamy jeszcze kilka, panie sekretarzu, prawda? Jeszcze pomników przyrody, które funkcjonują. One są oznakowane w sposób szczególny. Tam jest taka plakietka naniesiona i widać napis pomnik przyrody. Tutaj również na cmentarzu ten rozległy taki dąb, który rośnie, również jest uznany za pomnik przyrody. No i tam z nim za wiele nie można zrobić. Póki co trzyma się dobrze. Jest mocarny taki, także miejmy nadzieję, że jeszcze będzie długo, długo stał jeszcze. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do punktu Halo Halo na łączach. Z panem Edwardem się łączę teraz. Panie Edwardzie, czy pan jest na łączach? Będziemy teraz mówili o wyrażeniu zgody na użyczenie nieruchomości. Temat ten również tutaj był poruszany przez Wysoką Radę na komisjach. Chodzi o wyrażenie zgody na użyczenie dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Kanalizacji Wodociągów działek. Na tych działkach ma być postanowiona właśnie fotowoltaika po to, żeby był tańszy prąd, który obsługuje wszystkie silniki, maszyny, które obsługują oczyszczalnie ścieków i inne. Dlatego bardzo proszę pana Edwarda Drumucha o kontakt z nami. Myślę, że za chwilę to nastąpi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan sekretarz? Lepiej, że pan Edward. Dobrze. Czekamy na kontakt z panem Edwardem. Pan Edward tu jest władny. Myślę, że propozycja tutaj Ewiksu jest bardzo ciekawa dla nas wszystkich. Będzie tańszy prąd, a co za tym idzie, nie wzrosną opłaty za wodę, za kanalizację. Taką mamy nadzieję, bo tu inwestycja byłaby dosyć duża. Panele fotowoltaiczne byłyby postawione na trzech działkach i produkowałyby prąd ze słońca. Tak, już pan inspektor idzie. On jest dzisiaj bardzo zajęty. Byłem u niego, także jest cały tam obłożony papierami, także tutaj za chwilę u nas będzie. Bardzo proszę, pan radny Chorak. Jeżeli już mówimy właśnie na temat firmy Ewiks, chciałbym się zapytać, bo kilka razy wnioskowałem o spotkanie z panem prezesem na temat tego, jak sukcesywnie i kiedy będą wymieniane te zasuwy na terenie miasta z uwagi na te awarie wodociągów, i do tej pory takie spotkanie nie nastąpiło, dlatego chciałbym po raz kolejny zwrócić się z wnioskiem o to, aby zorganizować takie spotkanie, czy na komisji, czy też na sesji, z uwagi na to, że chciałbym zadać takie pytania. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Panie Edwardzie, bardzo proszę. Tutaj witamy pana inspektora, pana Edwarda Drymucha. Panie Edwardzie, mówimy tutaj o spółce Ewiks. Mówiliśmy tutaj, planuje na swoich działkach postanowić właśnie fotowoltaikę po to, żeby był tańszy prąd, który będzie napędzał tutaj między innymi wszystkie urządzenia związane z wodą, z kanalizacją, i proszę o informację taką. Są to nieruchomości niestety nasze, nie ich, będące w użyczeniu na dzień dzisiejszy. Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę, dotyczy to każdego, musi być umowa, czy to użyczenia, dzierżawy, najmu na ponad okres 10-letni. Dlatego firma, która ma rzeczywiście w użyczeniu do końca bodajże następnego roku te nieruchomości, no musi mieć nową umowę, żeby mogła po prostu zdobyć pozwolenie na budowę. I to jest tak naprawdę wszystko. Dotyczy to oczyszczalni ścieków i wodociągów. Tych dwóch nieruchomości. Oczyszczalni ścieków i wodociągów. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że jest to spółka tutaj cywilna. Nie, spółka z o.o. Spółka z o.o. Z udziałem miasta. Także my tutaj partycypujemy i po to, żeby właśnie wszystko było to tańsze, ta spółka, że tak powiem, użytkuje obiekty te nieodpłatnie.
Proszę bardzo, pan radny Chorak. Ja mam takie pytanko, czy w przypadku tej inwestycji, jeżeli chodzi o montaż tej fotowoltaiki, jako miasto my tylko i wyłącznie podpisujemy tę umowę użyczenia, czy też będziemy ponosić jakieś koszty tej instalacji? Nie. W całości koszty poniesie firma. Spółka poniesie, miasto tylko po prostu użycza tych nieruchomości na postawienie tych po prostu farm, powiedzmy, fotowoltaicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze chwilę, panie Edwardzie, bo dalsza część będzie też do pana tutaj w sprawach różnych, tak. Na pewno proszę nie uciekać. Ja pozwolę sobie, Wysoka Rado, odczytać uchwałę w tej sprawie. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rada Miasta uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na użyczenie dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Wodociągi i Kanalizacji firmy EWIX spółka z o.o. w Górowie na okres powyżej 10 lat, to jest od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2034 roku niżej wymienionych nieruchomości i budynków stanowiących własność gminy Górowo i Ławeckie. Wyrażamy zgodę na cele związane z przeznaczeniem na usytuowanie instalacji fotowoltaicznych oraz infrastrukturę techniczną i elektroenergetyczną w budowlach w celu zaspokojenia potrzeb funkcjonowania stacji uznadniania wody oraz miejskiej oczyszczalni ścieków. Nieruchomość ta położona jest przy ulicy Olsztyńskiej. I druga jest nieruchomość zabudowana, nieruchomość ta zabudowana jest obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. Tutaj pan Edward wymienia rejestr gruntów i tak dalej. I druga działka jest położona w obrębie geodezyjnej numer 3 Górowa i Ławeckiego i ma wielkość hektar 10 arów. Kolejna działka jest to działka 0,60 hektara położona w obrębie Sołtysowizna, to jest właśnie oczyszczalnia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Taka jest treść. Tu jeszcze pan radny Chorak, proszę bardzo. Ja mam takie jeszcze jedno pytanko. Rozumiemy, użyczenie jest nieodpłatne, tak, dla firmy EWIX, jeżeli chodzi o te grunty, tak, i nieruchomości. Teraz takie pytanko mam, czy w zamian za to miasto ma jakąś gwarancję dla mieszkańców tego, że przykładowo ta stawka wody będzie stabilna, czy nie mamy takiej żadnej gwarancji? Po prostu użyczamy bez żadnych gratyfikacji. Już odpowiadam. Takiej gwarancji nikt nie może dać, bo taryfę zatwierdzają Polskie Wody, prawda? Więc tutaj żadnych gwarancji nie ma. Jeżeli spółka wykaże się, prawda, dochodami, wydatkami i tak dalej, to co wykonała wówczas i to co, prawda, jaki plan miała, ile z tego planu wykonała, wtedy jest to podstawa do zatwierdzenia taryfy wody czy ścieków. Tyle. Ale jest szansa, że nie podniosą, bo będą mieli tańszy prąd, a tak jak teraz wszyscy wiemy, no prąd elektryczny, sami to doświadczamy, bardzo idzie do góry, a prąd ze słońca, przynajmniej przez te pół roku, może być dużo, dużo tańszy. Tu niektórzy z nas mają właśnie fotowoltaikę, więc wiedzą, jak to jest. Jeszcze raz pan Maciej Chorak. To może taka propozycja, że jeżeli nie może być gwarancja tej wody tańszej bądź tej utrzymującej się ceny, to może oszczędności, które firma EWIX zyska dzięki fotowoltaice, daj Boże, przeznaczy na remont właśnie zasów w mieście, żeby było uniknięcie tych awarii i odcięte miasta całej wody. No sukcesywnie. Ja obiecuję tutaj, że porozmawiam z panem i zaproszę pana prezesa EWIX-u na komisję, bo to na komisji swobodnie wtedy porozmawiamy tutaj i zapozna nas, jakie są jego plany, chociaż w tym roku już tutaj mieliśmy jedną, brak prądu, tutaj była wymieniana zasuwa przy liceum naszym tutaj, ale to wynikało nie z awarii, tylko tam sprawy PEPOSZ, trzeba było powiększyć trochę rurę, żeby ciśnienie było odpowiednie w hydrantach i dlatego tutaj ta była awaria. A tak jak tutaj pan Maciej ma rzeczywiście rację, wszyscy to doświadczamy, żeby nie było wyłączane całe miasto, kiedy no jest problem na jakiejś tutaj konkretnej ulicy i dlatego są te potrzebne zasuwy. Także obiecuję tutaj na kolejne nasze komisje, będzie zaproszony pan prezes i tutaj z nim porozmawiamy na ten temat.
Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy, Wysoka Rado, do punktu, który został dołożony na dzisiejszą sesję. Jest bardzo ważny i dzięki... A właśnie, głosowanie tutaj przeskoczyłem za bardzo. Mamy już wyniki w ogóle. Już czekamy na wyniki tej naszej wcześniejszej uchwały odnośnie EWIKS-u. Bardzo proszę. Dziękuję. Czekamy na dwa głosy jeszcze. Już jest wszystko jasne. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I tak jak wspomniałem, Wysoka Rado, przechodzimy do uchwały, która jest dopisana na, dodatkowo jeszcze na dzisiejszą sesję. Temat ten był poruszany na naszych komisjach, która była tu, odbyła się wspólnie. Temat jest znany i dotyczy udzielenia pomocy dla naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, Chorochiwa. I pozwolę sobie odczytać, jakby to miało wyglądać. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 marca w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiej gminie Chorochiw na Ukrainie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta uchwala, co następuje. Uchwala się budżet gminy Górowo-Iławeckie. Przepraszam, ustala się z budżetu gminy Górowo-Iławeckie pomocy rzeczowej partnerskiej gminie Chorochiw na Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach podjętej akcji niesienia pomocy udziela się pomocy rzeczowej, która obejmuje wyposażenie osobiste i sprzęt techniczny o łącznej kwocie nieprzekraczającej 27 tysięcy złotych, oraz dodatkowo pojazd marki Lublin, pojazd rok produkcji, rok 2000, czyli pojazd 22-letni, ale ciągle sprawny, jest to pojazd Straży Pożarnej, o wartości początkowej 92 tysięcy, zamortyzowany w całości. Koszty transportu związane z przekazaniem pomocy rzeczowej, o której mowa, poniesie gmina Górowo-Iławeckie. Warunki pomocy rzeczowej zostaną ustalone odrębną umową. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy pan sekretarz coś w tej sprawie? Wszystko zapisane. Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Ja mam jedną uwagę co do tej uchwały, a chodzi mi o pojazd. Brakuje mi tutaj danych tego pojazdu, bo wpisaliśmy markę, samą rok produkcji, natomiast powinny być dane tego pojazdu, numer nadwozia, numer rejestracyjny, bo później będzie problem chociażby z różnymi rejestrami, jak ubezpieczenie czy nawet Wydział Komunikacji. Rozumiem, że później też będzie jeszcze jakaś umowa zawarta darowizny i tam również trzeba umieścić ten pojazd, te dane, żeby to można było. Radny ma całkowitą rację. Prywatnie pracuje w Wydziale Komunikacji i tutaj ten porządek musi być w papierach jak najbardziej. Jeżeli mogę, pan radny jak najbardziej wie, o co chodzi. To jest uchwała Rady Miasta o przekazaniu majątku. A to nie jest umowa kupna, sprzedaży, darowizny, więc będą jeszcze do tego dokumenty. To jest na razie pierwszy etap, że Rada zgadza się przekazać majątek, a później wszystkie dokumenty niezbędne do dalszej procedury będą realizowane. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że powinny być dane wpisane pojazdy, że takie jest moje zdanie. Jeżeli mogę tylko, jest to... że tak powiem, przedmiot, majątek stanowiący wartość gminy miejskiej. Na to są inne dokumenty. Tutaj no, nie chcieliśmy tak szczegółowo wszystkiego wpisywać. Najważniejsza jest wartość początkowa, żeby był porządek w, powiedzmy, w budżecie, tak? W księgowości. Dziękuję. Ja myślę, że te sprawy, o których mówi pan radny, ma całkowitą rację, bo to musi być porządek również w papierach. Będzie to pewnie zawarte w odrębnej umowie pewnie, to wszystko, gdzie będzie to wszystko doprecyzowane. Tutaj mówiliśmy, że jest to pojazd naszej Straży Pożarnej. Jest to pojazd 22-letni, zamortyzowany w całości. To jest pojazd leciwy, ale jest w pełni sprawny i tutaj zachowuje te wszystkie wartości. Tutaj nasi dzielni strażacy robili rozeznanie i nikt tu w okolicy takiego pojazdu po prostu takim pojazdem nie jest zainteresowany. Wszystkie straże pożarne, ochotnicze, jeżeli zabiegają, to zabiegają o pojazdy nowe. To jest pojazd 22-letni, tak jak powiedziałem, zamortyzowany w całości i dlatego strażacy również tutaj podjęli decyzję tutaj gremialnie, aby ten pojazd przekazać.
Tak wygląda sprawa tutaj. A tutaj proponuję, panie sekretarzu, żeby te wszystkie sprawy, o których mówił pan radny, bo tutaj, żeby był porządek, chociażby, bo ten pojazd jest zarejestrowany, numer rejestracyjny, rama, numer nadwozia i tak dalej, żeby był porządek, bo żeby był również porządek był w papierach w Wydziale Komunikacji. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym temacie? To będzie taki nasz wkład tutaj dla walczącej Ukrainy, niezależnie od wszystkiego, za chwilę tutaj też powiem, która tutaj pomoc była z naszej strony świadczona dla mieszkańców Ukrainy. Jak wiemy, toczy się tam wojna i taki pojazd gaśniczy, widzimy to w telewizji, jak to wszystko wygląda, będzie na pewno wykorzystane. Przystępujemy zatem, Wysoka Rado, do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiej gminie Chorochiw na Ukrainie w wersji przedstawionej w uchwale, zechce zagłosować. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Mamy problemy techniczne trochę ze sprzętem, dlatego przyjmuję głosy wasze osobiście. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I tak to wygląda. W tej chwili, pani Sylwio, poproszę o pendrive ze zdjęciami. W ostatnim czasie również tutaj chcę powiedzieć, bo tu już wyczerpaliśmy nasz punkt i przechodzimy do spraw różnych. Była zbiórka radnych, zebraliśmy około 4000 zł. I między innymi również nasza pomoc rzeczowa trafiła na Ukrainie. Tutaj siedzący pan Andrzej Worobiec sam osobiście udał się na Ukrainie, był w naszym mieście partnerskim i przekazał sprzęt medyczny, który był za nasze pieniądze zakupiony i inne jeszcze rzeczy, które pan Andrzej tutaj powie, co tam było jeszcze. To był cały bus zapakowany i dowieziony do naszego miasta partnerskiego, gdzie tutaj czekali go bardzo i bardzo miło go tam przyjęli. Proszę kilka słów, bo pan Andrzej jeździł tu osobiście, także wytłumaczy nam, co jest na zdjęciach. Może wcześniejsze zdjęcie, tak? Od początku, pani Sylwio. To jest Warszawa. Chciałbym w imieniu burmistrza podziękować mieszkańcom Górowa, tak, i państwu radnym za ofiarność i za możliwość skoordynowania i, że tak powiem, zrealizowania transportu pomocy dla naszego miasta partnerskiego, dla mieszkańców miasta partnerskiego na Ukrainie. Również chciałbym podziękować firmom, które również dołożyły swoje cegiełki. Tak? To była firma Budokar, firma Nazalinaft, firma Ecobart, firma Evix. Wszyscy oni złożyli się na transport. Transport składał się z leków i rzeczy dla małych dzieci, czyli pieluchy i mleko w proszku, bo to jest tak po konsultacjach telefonicznych. Pan burmistrz z burmistrzem miasta Chorochiw konsultował się, jakie są potrzeby i to są takie najbardziej kategorie potrzebne pomocy rzeczowej. Również pracownicy urzędu złożyli się na pojazd taki mały terenowy 4x4, który też był tam wnioskowany potrzebny, więc również na dwa samochody pojechaliśmy. Dojechaliśmy na miejsce, no, zaplanowaliśmy to w jakiś sposób trochę tak, żeby było bezpiecznie, ponieważ żeby tam nie nocować, nie spędzać wieczoru za granicą, bo wieczorem nad ranem różne się tam dzieją wojenne historie. I udało się, tak? Dojechaliśmy, byli bardzo wzruszeni. Tutaj pan doktor, to jest emerytowany lekarz, który na cały powiat koordynuje pomoc właśnie taką humanitarną, medyczną. Wszystkie leki, wszystkie tego typu towary przechodzą przez jego ręce, przez ręce studentów pod jego nadzorem i wszystko jest od razu pakowane, także ten pan po prostu po przywiezieniu, dopóki nie otworzył ostatniego kartonu, nie opisał, nie posegregował na poszczególne działy, to no, nie mógł, że tak powiem, odejść stamtąd, tak? Musiał... Ja tylko zwracam uwagę, proszę zwrócić uwagę, ci wszyscy panowie są w mundurach wojskowych, tak? Że tutaj no, trwa wojna, są przygotowani do tego, do działania. To jest gabinet akurat chyba pana burmistrza, mera. No tam tak. Wszystkie osoby są jednak zmilitaryzowane, jest to rezerwa, są to inne mają... Poprosimy kolejne inne zdjęcie. Mają, że tak powiem, zadania, także wszyscy są no, rzuceni w tryb wojny, tak?
Także zdjęć, których nie mogłem pokazać, nie ma tutaj, tak, ponieważ generalnie podstawową zasadą jest zakaz fotografowania, także pewnych rzeczy wojennych, jeszcze? Wojskowych, które do tej pory były, proszę, można powiedzieć, cywilne, nic nie można fotografować, zakaz używania kamerek. No generalnie cały czas na każdym kroku widać uzbrojonych żołnierzy, tak? Także. A to jest Warszawa, zamek tutaj. Zamek Królewski, tak, oświetlony. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję mieszkańcom, radnym, firmom, które złożyły się na tą pomoc, tak? Dziękuję bardzo. I chciałem przekazać właśnie też podziękowania od pana burmistrza Wiktora Chodyka. Również w formie pisemnej są tutaj podziękowania za pomoc od mieszkańców Górowa Jłoweckiego. Dziękuję bardzo. Tu są podziękowania, tutaj może kamera pokaże, tak? I tutaj na dole po polsku również jest podziękowanie, ja postaram się odczytać. Rada Miejska Chorochiwa, burmistrz Jacek Kostka i mieszkańcy Górowa Jłoweckiego. Dziękujemy za pomoc humanitarną i wsparcie naszego państwa w tak trudnym czasie. Zwycięstwo będzie nasze. Dziękujemy wam. Podpisał mer miasta Wiktor Gotuk. Godyk. Tak, tak to wygląda. Jest to podziękowanie wojenne, także to ma wartość naprawdę tutaj dużą. I tutaj widać, że nasi mieszkańcy dziękują nam tutaj, a my po prostu staramy się im pomóc. Tutaj pan sekretarz wspomniał jeszcze, ja to powiem głośno, żeby to również wybrzmiało. Tutaj akurat tych zdjęć nie ma, bo w tej chwili ten pojazd, który został przekazany, jest już od razu pojazdem militarnym. Kilku pracowników naszego ratusza złożyło się na pojazd o napędzie 4x4 i ten pojazd również tym transportem został przekazany. Widziałem to na zdjęciach, jest protokół przekazania tego pojazdu i ten pojazd od razu po prostu poszedł w akcję, ma napęd na 4x4 i pewnie tam będzie służył. Także dziękujemy tutaj właściwym pracownikom ratusza, którzy tak hojnie tutaj zasponsorowali ten pojazd. Dobrze, Wysoka Rado, tak to wszystko wygląda. W tej chwili jesteśmy w sprawach różnych, także zapraszam do udziału. Czy mamy jakieś sprawy? Bardzo proszę. Ja tylko mam pytanie. Proszę bardzo, pani Grażyna Sawicz. Panie Edwardzie, ja mam pytanie w imieniu mieszkańców. Jakiego rodzaju prace są tam wykonywane koło tego sklepu ABC? Tam taka staburka, taka ogromna, tak poważnie wygląda. Przy ABC? Tak. Tam jest wymiana. Dobrze, ja stanę. To znaczy, to jest przy ulicy Wojska Polskiego, osiedle po rozebranej kotłowni. Tam będzie jeszcze wymiana rur centralnego ogrzewania przez spółkę EWIX. Po prostu zwiększenie przekroju rur, które są de facto, które dochodzą do ośrodka kultury przykładowo, które idą teraz dalej tam do tego nowobudowanego sklepu, do innych szkół. Do naszej szkoły podstawowej, również tej długiej. Z kotłowni z BEMA, tak jest. I to jest wymiennikownia przy Wojska Polskiego, tam przy byłej kotłowni i przy części tej, która została jeszcze. Po prostu jest taka możliwość i konieczność nawet, powiedziałbym. Dlatego będą wymieniane, oczywiście w całości, bez naszego udziału, przez spółkę EWIX. Dziękuję bardzo. Pan radny Chorak, proszę bardzo. Ja też tutaj na prośbę mieszkańców chciałbym zwrócić się o uprzątnięcie z takiej sterty gałęzi. Ona jest zrzucona koło oczyszczalni na ulicy Słowackiego. Te gałęzie pochodzą z wycinki drzew na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Mickiewicza. Nie wiem, czy to było bezpośrednio pod inwestycję tej drogi, czy związane z tymi wichurami, jednakże po wycięciu tych drzew sterta gałęzi tam została zrzucona na wyjeździe nawet z ulicy Miłosza Słowackiego. Dziękuję. Przyjęte, będzie zrealizowane. Dziękuję. Pan radny Szlejer, proszę bardzo. Ja mam taki tutaj problem zgłoszony przez mieszkańców, może mieszkanki Górowa, spacerujące z dziećmi wokół stawu garzarskiego. Chodzi tutaj o miejsce od strony szpitala. Czy jest możliwość zrobienia tam jakiegoś zabezpieczenia? Bo zdarzało się, że dzieci tam, szczególnie małe, takie ruchliwe, po prostu wpadały do, może nie nagminnie, ale był taki przypadek, że wpadło po prostu do tego stawu. Czy nie można tam jakieś barierki postawić, jakieś, no niewysokie. Chodzi o tu brzeg od strony szpitala.
jakieś wypełnienie być może tutaj między przęsłami. To znaczy... No wszyscy wiemy, jak trudno takie dziecko upilnować, tak, że się chwila nie uwagi. No myślę, że musiałyby być to barierki tego samego typu, które są. Te, które są, więc... To znaczy w konkretnym miejscu chodzi, w konkretnym miejscu, od strony szpitala. Ja rozumiem, bo tutaj są przecież, od strony ulicy Krasickiego są, więc zrozumiałem. No nie ukrywam, bo tam mam takich, nie wiem, kilkanaście może, nie wiem, czy wystarczy na całość takich samych, ale no spróbujemy po prostu coś zrobić. Jeżeli nie, to dokupić powiedzmy takich samych, no, żeby to jakoś wyglądało, żeby to miało ręce i nogi. Nie, no naprawdę. To, bo tam jest zrozumiałem, problem. Nie trzeba pięć razy powtarzać. Dobrze, to dzięki. Dziękuję, przyjemnie. Następny chciałbym zgłosić tutaj, przypomnieć się tu dla pana Edwarda ulicy Rydzwarskiej o Taniwie. I na koniec chciałbym podziękować tu niektórym radnym, nie będę tajemniczał, za przybycie w dniu, w sobotę ostatnią. Dziękuję bardzo. Tak, pan radny Szyjer tu był inicjatorem właśnie takiej zbiórki sprzątania świata. Kilku radnych zebrało się w sobotę. Tutaj przeszliśmy się właśnie tą drogą Greenwello w okolicach właśnie Róży Czterech Wiatrów i tutaj byliśmy pod ogromnym wrażeniem nieczystości w okolicach wieży właśnie tej ciśnień, ale tej kolejowej właśnie. Tam no, skarbów było bardzo dużo. Także ja sądzę, że zebraliśmy chyba ze 30 worków na pewno tego wszystkiego. Miasto to sprzątnęło, także tutaj podziękowania dla miasta w tym momencie za uprzątnięcie. Tutaj po tym spotkaniu również nastąpiła taka integracja. Były kiełbaski, porozmawialiśmy sobie tutaj miło, także było bardzo sympatycznie i dziękujemy za taką akcję. Teraz pan radny Narkiewicz. Dziękuję. Ja tutaj akurat muszę nie zgodzić się z kolegą Zbyszkiem, gdyż ten staw to również pełni również funkcje inne, tak, nie tylko spacerowa, również tam są wędkarze. Jeśli ogrodzimy się dookoła, no to już w ogóle ograniczymy dostęp do stawu. Myśląc w tych kategoriach, to powinniśmy również ogrodzić wszystkie chodniki, bo dziecko również może z chodnika wpaść no, na ulicę, więc ja myślę, że jeśli chodzi o ten chodnik, to myślę, no, rodzice muszą dbać o bezpieczeństwo dzieci, bo żadne nawet największe bariery nie, jeśli będzie takie zdolne dziecko, to i taka bariera mu nie pomoże, ale to jest moje zdanie. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o staw, panie Edwardzie, będą tam robione porządki, w sensie ubytki w tych chodnikach, to potem się pozapadało w wielu miejscach, brakuje polbruków. W wielu miejscach tam, i chciałbym przypomnieć o tym zejściu na ten mostek od strony tam sklepu. Tak, tam była trawa, teraz 2x2 metry betonu jest zalanego, tak brzydko to wygląda przy tym zejściu, przy tych schodkach na pomost. I w wielu miejscach brakuje, w ogóle są dziury w ogóle w tych chodnikach. Jakby można się tym zająć. To jest takie moja prośba. I mam pytanie, jak już pan jest, na kiedy planowany jest koniec remontu w szkole podstawowej? Może coś wiadomo. Dziękuję. No wiadomo, oczywiście, że wiadomo. Jest planowany na 15 czerwiec. Zakończenie. To znaczy zgłoszenie przez wykonawcę, że zakończył robotę. Więc odbiór będzie na pewno do końca czerwca. Jest szansa, że to się tak uda skończyć. Tak, oczywiście. Tutaj zostało tak naprawdę z tych robót takich bez dodatkowych licząc, zostało po prostu polbruk, ułożenie polbruku, który, znaczy to będzie oczywiście wykonał podwykonawca, który ma wejść, rozmawiałem z nim 3-4 dni temu, obiecywał 2 tygodnie. Więc sądzę, że no na pewno w połowie kwietnia na pewno wejdzie z robotami, prawda, drogowymi. A coś odnośnie parkietu na salach, coś może nie, się ruszyło? Parkietu nic nie jest, bo to nie jest przedmiotem w ogóle umowy i robót dodatkowych, prawda? Ale tutaj jeszcze nie mam ustalonego. Nie ma jeszcze. To znaczy rozmawialiśmy o wakacjach, o okresie wakacyjnym, bo chodzi o 2 hale, prawda? Więc na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego ani żadnego wykonawcy, ani nawet zapytania żadnego nie ma ustalonego, bo będzie to okres prawdopodobnie wakacyjny. Tu jeszcze dyrektor tam ustala z nauczycielami, właśnie z państwem podobno też, jak to ma być, co to ma być, prawda, bo tam kiedyś, jak pamiętacie, okres wakacyjny, na okres wakacyjny były te hale użyczane, prawda, hale, orliki, inne sprawy. Więc to akurat, jeśli chodzi o parkiety, to niestety jeszcze nie wiemy.
Jeszcze jedno pytanie, tam wspominamy o tym lustrze tam przy dworcu, czy coś się ruszyło? Nic się nie ruszyło, powiem tak, pytam różnych ludzi, tak naprawdę to nie wiem, gdzie to lustro ma być. My rozmawialiśmy, że przy dworcu, żeby widać było ulicę Kościuszki, tak? Nie, tam są garaże, to może po prostu mówimy garaże, a faktycznie. No, wyjazd z garaży jest utrudniony. To już poza wyjdzie, anteną. Tak. Poza anteną to już, tak. To mi powie dokładnie, z których garaży. Dobrze, pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Ja mam pytanie odnośnie zakończenia prac na ulicy Kaliningradzkiej. Czy coś wiadomo, kiedy te prace się zakończą ostatecznie już na tej drodze 512? Kiedy ten chodnik w ogóle ruszy i czy w ogóle ruszy, który ma być robiony? Tam jeszcze mam pytanie też odnośnie wjazdu na ulicy Zwycięstwa. Jeden z wjazdów jest jakby tak zawyżony, nie można tam na bloki wjechać. Nie wiem, czy to już muszą wtedy wspólnota sama tam obniżać, czy nie wiem, czy pan wie, o co mi chodzi. Tak, wiem, oczywiście. Zgłaszałem ten problem. Mam potwierdzenie SMS-em od inspektora nadzoru. Będzie to zrobione w okresie już teraz wiosennym, jeśli chodzi o zaniżony wjazd do budynku tam 1A, bodajże 1B. Natomiast zakończenie przewiduje się na koniec czerwca. Tak przynajmniej mam przedłużoną umowę z inżynierem kontraktu. Więc i rozmawiałem oczywiście też. Jeżeli coś się nie wydarzy, to przewidywane jest koniec, zakończenie robót na koniec czerwca. To razem z chodnikiem, rozumiem, tak? Oczywiście, tak. Chodnik, oczywiście, no wszystko można znaleźć, trochę czasu brakuje mi, ale był przetarg, nie wiem, czy jest podpisana umowa tylko. Był przetarg zrobiony przez ZDW Olsztyn. Wygrała firma, nie jest tajemnicą, firma Comsta. Nie pamiętam tylko, czy Henryk, czy któryś, prawda, z nich wygrał budowę chodnika i tyle. No, pewnie czeka też na odpowiednie warunki pogodowe, żeby wejść z budową tego chodnika, bo on również ma być zbudowany do końca tej inwestycji, czyli do końca czerwca. A jeszcze jedno pytanie mam odnośnie nieczystości, bo tak po zimie troszeczkę brudno jest, szczególnie w okolicach ronda tego przy Zwycięstwa. Tam sporo osób też chodzi na cmentarz i tak trochę to wygląda nieciekawie. Czy to trzeba do miasta zgłaszać, czy to gdzieś do Olsztyna w sprawie sprzątnięcia tego? Nie, no nie do miasta. No, oni dbają o porządek, mają w ramach, prawda, realizacji zadania również dbanie o porządek. Więc tutaj my do tego nic nie mamy, ale ja jak zdążę pozapisywać to, co państwo zgłaszacie, to zadzwonię do kierownika budowy. To jeszcze jedno mam pytanie. Nie, panie każdy, da mi pan zapisać, bo ja nie dam rady po prostu, bo tak, skończyłem na łataniu ulicy Wizbackiej. Potem pan Rafał zgłaszał lustro. Lustro ubytki, i coś jeszcze. Ubytki na to mam. Dobra, lustro, ulica Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Tak. Panie Edwardzie, ja tak poza kamerami przypominam, że zgłaszałam też lustro. To tylko to, jak pan pisze, bo pan mówił, że zanotował. Ale jak już przyjdzie Sikorskiego i dalej krzaki, drzewa, które są do wycinki BEMA. To tylko przypomnienie, bo rozmawialiśmy o tym. No ja się zapytam to o... To nie, to mówiłem, opowiadałem. Ale chciałam... Będzie budowa, w trakcie budowy. Jasne. Tak? Zapytam się o ławki w parku, bo miałem takie pytanie od mieszkańca. Czy one są na zimę wynoszone gdzieś i wrócą teraz na wiosnę, czy jak to wygląda sytuacja? Tak, oczywiście. Na zimę są zawsze sprzątane, bo wiecie, to jest drewno, które po prostu no niestety przy takiej pogodzie no jednak niszczeje. Przynajmniej no, farba, prawda, łuszczy się i tak dalej, więc one są zawsze zabierane na okres zimy, tam zostawiane są albo gorsze, albo tylko 2-4 ławeczki, że w razie po prostu ktoś by no, naprawdę chciał skorzystać, rzadko tam korzystają. One teraz będą w kwietniu już wystawione, zresztą no, też z uwagi na mało ludzi, bo znacie pewnie troszeczkę temat z tymi ludźmi, jak jest z dofinansowaniem. Zatrudniliśmy na miesiąc, prawda, więc znowu tam dzień urlopu im się należy, czy dwa, więc poszli na urlop, teraz się będą rejestrowali, dopiero znowu będziemy przyjmowali.
No, takie mamy umowy z Urzędem Pracy. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Pan radny Gajdamowicz, proszę bardzo. Ja też do pana Edwarda. Panie Edwardzie, tam ostatnio na Komisji Oświaty, czy dotarły do pana jakieś informacje, bo ja tam prosiłem, żeby panu przekazać, bo nie mógł pan być na komisji, dotyczące też między innymi budynku szkoły remontu. Czy dotarło do pana może jakieś takie? Nie. Jeszcze nie dotarło, nie, tak? No bo ja przekazałem tam informacje do pana, ale chciałbym zapytać, jednym z punktów było, bo to co pan powiedział, że jakby remont parkietu będzie realizowany w ogóle nie z projektu, bo to jest termomodernizacja. I ja tam zgłosiłem taki wniosek, bo pojawił się konkurs w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie infrastruktury sportowej istniejącej. Tam jest 50 na 50 i można uzyskać no, dofinansowanie do 50 tysięcy. Tam też jest termin składania wniosków do 15 kwietnia. Ja mogę ewentualnie przesłać te informacje, czy wskazać panu, bo ja to mam, że tak powiem, bo się tym bardzo interesuję. Nasza związkowa strona Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej właśnie udostępniła takie informacje, także warto by było tutaj się tym zainteresować, no bo jednak jeżeli mamy tutaj ponieść dodatkowe koszty, to zawsze możemy gdzieś tam pozyskać te 50% dofinansowania. Jeszcze jedno pytanie z tych kilku, które tam do pana. Chodzi mi o malowanie lamperii w szkole. Czy one są traktowane jako jedna warstwa podkładowa, czy to już jest na gotowo? Nie, jeszcze będą po prostu lamperie, no nie pamiętam, bodajże dwa razy było malowane, będzie trzecia jeszcze warstwa. Rozumiem, tylko to było po prostu, żeby przygotować tak. uczniów, żeby mogli wrócić tak. do szkoły. Dobrze, to ja bym jeszcze prosił, panie Edwardzie, aby pan tam zerknął na te pytania, które ja tam i się do tego odniósł. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że więcej pytań już nie ma. W związku z tym, Wysoka Rado, że jest to już nasze ostatnie spotkanie przed świętami Wielkiej Nocy. Życzę Państwu i życzę mieszkańcom zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy, pełnej wiary, nadziei i bogatego ducha oraz serdecznych spotkań w gronie rodzinnych i przyjaciół. Mimo wszystko tutaj świat jest tutaj straszny teraz, ale no świętujmy i wierzmy, że będzie lepiej. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty przewidziane na dzisiejszą sesję, zamykam 41. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.